Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Być może czasem się zastanawiacie, czy karty podróbkowe są tak dobre jak Lego. Czy warto może zamiast tych oryginalnych Lego kupować podróbkowe za grosze, moi drodzy? No i... nie no, bez jaj, ktokolwiek się tak w ogóle zastanawiał kiedykolwiek? Cześć, witam Was jeszcze raz w kolejnym odcinku na moim kanale. No cóż, moi drodzy, tutaj w takim wstępie Was powitałem, ale być może są naprawdę tacy ludzie, którzy faktycznie lubią bardzo te gry, karcianki, wszelkiego rodzaju, to wszystko co z tym związane. No ja tylko sobie przypominam taki okres, jak sam kiedyś nie byłem absolutnie fanem czegoś takiego jak karty, a po czasie polubiłem i dziś naprawdę zaczynam kolekcjonować, uzupełniając sobie te albumy kartami, które dostałem przede wszystkim z Lego, z wydawnictwa Blue Ocean. No ale tak jak mówię, być może niektórzy są fanami, ale nie do końca mają hajs, by zbierać na karty oryginalne, na karty takie 100% wiecie, Blue Oceanowe, które kosztują prawie po 4 zł za saszetkę, więc może niektórzy kupują takie. Pamiętam, u nich na kanale już karty były, one kosztowały jakieś naprawdę małe pieniądze, bo ja pamiętam, że chyba 80 groszy kosztowała paczka, moi drodzy. Natomiast na pewno z czym się tu spotykamy, to z czymś nietypowym. Dlaczego? Ja tą paczkę zmacałem, ale coś ja mam, co mogę powiedzieć, tu jest coś wyżłobionego i ja mam pewne pomysły, co to może być, moi drodzy, ale o tym zaraz. Zobaczmy jednak, jak prezentują się karty z Batmanem. Tak jak mówię, kiedyś już na tym kanale badałem karty, no nie było niestety zbyt dobrze, tyle mogę tylko powiedzieć z tymi kartami. To się wyglądało ok, tam były hologramki, zresztą mam nadzieję, że obejrzycie sobie tutaj ten odcinek. Było ciekawie, ale jednak no było czuć tą różnicę przede wszystkim między Lego a tym, chociaż oczywiście w stosunku jakości do ceny no trzeba by się trzeba zastanowić. Natomiast tu, moi drodzy, no przyznam się szczerze, otrzymujemy. Ja nie wiem ile te karty kosztowały, ja dostałem to od fana, nie mam pojęcia, ile te karty kosztowały. 2017, nie tak stare. Firmy tutaj niestety za bardzo nie mamy zaprezentowanej, natomiast mam jakiś śmieszny napis typu Von den Machen von der Lego Batman, Lego Batman. Niestety mówię, nie mamy firmy, która by te karty produkowała, więc oni nie powiem, co są za karty. No ale przede wszystkim kart jest dużo, są fajne, jakościowo, twarde, nie, naprawdę okej. Okay. Tu jest taka powierzchnia, jakby to nazwać, chropowata, z drugiej natomiast powierzchnia śliska. I to spójrzmy, z tymi charakterystycznymi właśnie hologramami. Prezentuje się to naprawdę ładnie. Troszkę ubogo, natomiast prezentuje się tu dół. Atak 8400, Energy 8600, tu jakiś symbol, emblemat energii, siły, pięchy. Wygląda ładnie, oczywiście jest to chamska podróba, chamskie wzięcie zdjęcia z Lego, przypuszczalnie. Natomiast fajny jest ten efekt tu, wiecie, o co mi chodzi. A, to jest troszkę jak z lat 80., 90. max, bym powiedział, te napisy tutaj. Ale mówię, fajnie się prezentuje, tu jest matowe, tu jest błyszczące i naprawdę jest to, moi drodzy, twarde. Druga karta, jakaś nas tu trafiła, to o, jakiś zwykły strażak. Troszkę szkoda, że faktycznie nie ma tutaj opisów, kto to jest, no ale już bez przesady z tą chamskością. 5-6, 5-900, 6-200. To jednak, przepraszam, to jest kamień, papier, nożyce, czyli alternatywna druga gra. Ten również ma tu. Trzecia karta to, no, cała ekipa, mówię, troszkę brakło tych nazw, aczkolwiek to jest ekipa z minifigurek, które były w serii z Batmanem. Jeżeli nie kojarzycie tej serii, wpadajcie mój bazowy kanał, gdzie te figurki się pojawiały. Kolejną kartą jest tutaj, o, Two-Face w ładnej wersji, 8800, 8400 i piącha, piącha, to jest oczywiście papier, moi drodzy. Batwoman, która się już pojawiała, nawet u mnie na tym kanale ta Batwoman występowała, całkiem okej. Okay. Jak widzimy, każda karta ma ten hologram, co już troszkę traci na uroku, bo myślałem, że trafiła nam się jakaś wyjątkowa karta, moi drodzy. Nie mamy tu opisów, co i jak, więc no nie wiem, kto to do końca jest. Aczkolwiek oczywiście wiem, że to jest Harley Quinn, tak? Bo no przecież na moim kanale gamingowym grałem w DC Super Złoczyńcy, DC Villains, moi drodzy. Jeżeli nie widzieliście, koniecznie zobaczcie. No i ostatnią kartą jest Batman z takim śmiesznym uśmiechem. Batman ze śmiesznym uśmiechem. Czy jest on mocny? Właśnie wyjątkowo słaby. Spójrzmy, Harley Quinn jest od... Nie, dobra, akurat Harley nie. Ale jakaś zwykła pani doktor, ona oczywiście niezwykła, mu dorównuje, moi drodzy. Otwórzmy sobie jednak drugą saszetkę, by zobaczyć, co kryje dla nas druga saszetka. Ona już tu naderwała się jakoś dziwnie. Moi drodzy, i tak jak mówiłem, sami spójrzcie, ależ rarytas, moi drodzy. To jest karta do bankomatu. Czy to jest karta do bankomatu z Lego? Tak jest, moi drodzy? No nie, to jest po prostu zwykła karta. W tej saszetce znaleźliśmy jedną, ale wow!
bardzo chcę wiedzieć, co to jest, moi drodzy, no gdyż jakościowo oczywiście to jest nawet, no, jakość, no, karty po prostu kredytowej. Stricte plastik, duży, twardy, porządny, nadrukładny, z nadrukowanym tu VIP 142468, moi drodzy, Nakal, Ninjago, VIP. Piocha, czyli również ta wersja kamień, papier, nożyce, atak, defender, moi drodzy, czyli atak i obrona, no prezentuje się naprawdę ładnie i spójrzcie na grafikę, spójrzcie na styl rysowania, moi drodzy. No, taką kartą do bankomatu pewnie nie jeden by tutaj z was nie pogardził, moi drodzy. W tym samym tutaj te karty w tle zostały zepchnięte zdecydowanie na dalszy tor, na dalsze losy, a tym kartom, no zdecydowanie, proszę cię, napisz mi, bo pewnie oglądasz ten film, że od ciebie dostanę te karty, napisz mi tutaj, kurczę, skąd je kupiłeś, gdzie je kupiłeś i za ile je kupiłeś, drogi fanie, od którego dostałem tą paczkę, bo jestem niesamowicie ciekaw. No, jakość wykonania, oczywiście firma żadna się tego nie przyznaje, ale szczerze, takie karty, moi drodzy, bym kupował, mówię zupełnie serio. O ile te karty, mówię, trącą trochę, mówię, tymi latami 90., szczególnie jeśli chodzi o właśnie ten layout ogólnie szeroko pojęty, no brak jakichś większych grafik, trochę chamsko, trochę na odczepcie się od nas, macie karty tam powiedzmy za 80 groszy złotówkę, odczepcie się, grajcie sobie i tak dalej. O tyle ta karta to jest naprawdę coś ładnego, fajne wykonanie, nie zniszczymy tego. I jeszcze to złotko tutaj, no ta imitacja karty kredytowej, ładnie narysowana grafika, chociaż oczywiście nielegalnie, ale oj tam, ładnie narysowana. No tu mamy do czynienia już naprawdę z czymś fajnym, ładnym. Jeszcze jakieś shurikeniki. To jest spoko. To jest naprawdę spoko, moi drodzy. Czyli jak widzimy, nie ma takich podróbek, które by czasem nie były lepsze niż to, co robi Lego. Oczywiście gdyby Lego robiło coś takiego, to cena byłaby kosmiczna, ale oj tam, moi drodzy. Takie karty warto nabywać, to zdecydowanie. Dzięki za kolejny wspólny odcinek, widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych. Pewnie już wrócimy znowu, wiadomo, do klocków, opuścimy karty. Także do zobaczenia wkrótce, bye!